Witamy w pierwszym dniu rozważań z nauczania świętego Jana Pawła II. Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi. Jej nieustanne magnifikat za dzieło odkupieńcze wcielenia, rozpoczęte w jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Święty Jan Paweł II napisał, że różaniec jest modlitwą o sercu chrystologicznym. Różaniec zawsze prowadzi przez Maryję i wraz z Maryją do Jezusa Chrystusa. Dalej papież napisał: przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa. Odmawiając różaniec, jesteśmy włączeni do szkoły Matki Najświętszej. Ona jest naszą nauczycielką. I czego uczy nas Maryja? Maryja uczy nas kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa. Kiedy odmawiamy różaniec, możemy sobie wyobrażać, co przeżywała Matka Najświętsza w Betlejem i w Nazarecie, kiedy patrzyła się na Jezusa Chrystusa. Kiedy był dzieckiem, młodzieńcem, jak dorastał, z jaką miłością, czułością, jakim pięknem matczynego serca Maryja podziwiała Syna Bożego, Maryja podziwiała swojego Syna. I właśnie w taki sposób trzeba patrzeć na modlitwę różańcową, która ostatecznie odnosi nas do Jezusa Chrystusa. Przez różaniec trzeba patrzeć na wydarzenia z życia Chrystusa oczyma Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.